Jesteśmy świeżo po zakończeniu turnieju Smoka dla rocznika 2007. Chciałbym powitać bardzo serdecznie przed kamerami trenera klubu sportowego Górnik Polkowice oraz zawodnika klubu. Jak masz na imię? Miłosz Bednarek. Miłosz Bednarek, proszę Państwa, obecność nieprzypadkowa. Miłosz został królem strzelców turnieju z dorobkiem 10 bramek, tuż za nim praktycznie jego brat. O tym porozmawiamy za chwilę. Trenerze, słowo komentarza do turnieju. Przyjechaliście na zgrupowanie, na obóz Smoka, jednocześnie uczestnicząc w turnieju. Jakby trener mógł to skomentować? Jest tak, że ten turniej stał na bardzo wysokim poziomie. Widać było, że drużyny, które tutaj zostały zaproszone, to nie są przypadkowe drużyny. Są to ekipy, które potrafią grać w piłkę. My pokazaliśmy też jako Górnik Polkowice, jako Dolny Śląsk, że jesteśmy też blisko tego wszystkiego, by dobrze reprezentować i dobrze grać w piłkę nożną. Uważam, że pokazaliśmy bardzo fajny, ciekawy, ofensywny, otwarty futbol, gdzie strzeliliśmy, uważam, gdzieś tam najwięcej bramek. Pokazaliśmy bardzo dużo ciekawych akcji i to się przełożyło właśnie na to, że mamy tutaj ze mną najlepszego strzelca turnieju. Jak oceniasz turniej z perspektywy zawodnika? Bardzo fajna hala, duże bramki są i zawdzięczam dużo mojemu trenerowi i kolegom za dobre asysty i podania. Wraz z bratem, z drużyną pokazaliście się, tak jak trener powiedział, z bardzo dobrej strony, bardzo ofensywny futbol. Nie graliście na tak zwane alibi, nie szacowaliście, po prostu graliście piękny futbol. Było czuć zmęczenie po 2 dniach gry? Tak. Mecze 20 minut, 15 nie robią na was wrażenia? Bardzo dużo czasu i to chyba najwięcej gram tutaj na tej, najwięcej jakby na turnieju grałam tyle czasu. Powiedz mi, jakie jest twoje największe piłkarskie marzenie? No, żeby grać bardzo wysoko w różnych dobrych klubach. A taki wymarzony klub? Chyba FC Barcelona. Czyli później z transferu za ekwiwalent wzmocnisz budżet klubu sportowego Górnik Polkowice, tak? Jeśli wypłynie dzięki temu wywiadowi, 5% jest zaklepane. Trenerze, jesteście w trakcie obozu. Za chwilę porozmawiamy o finansach, tak? To wszystko zostało nagrane. Jesteście w trakcie obozu, turniej, do tego treningi, a za chwilę zbieramy się na mecz Ekstraklasy Cracovia Lech Poznań. Jak oceniacie początek obozu i w ogóle obecność na turnieju tutaj? Jak organizację turnieju? Dla mnie przede wszystkim, tak jak wspomniał Miłosz, bardzo ciekawy turniej na mega pięknym obiekcie. Naprawdę, to jest gdzieś coś niespotykanego, gdzieś w skali. U nas na pewno nie widziałem tak dużej, przestronnej sali. Jeśli chodzi o ten turniej, bardzo się cieszymy, że uczestniczyliśmy w nim, bo był to taki dodatkowy bodziec do pracy. Chłopacy na takim międzynarodowym turnieju z drużynami, które nie znają, nie mają na co dzień szansy rywalizować. To było bardzo ciekawe. Jesteśmy teraz właśnie po weekendzie grania całego. Będziemy starali się tutaj jeszcze skorzystać z tych końcowych dni obozu, żeby po prostu rozegrać jeszcze tutaj, poznać małopolskie drużyny i żeby z nimi jeszcze zobaczyć, jak ten nasz poziom i styl się prezentuje. Trenerze, dziękujemy za obecność. Dziękujemy Gratulujemy ślicznie, bardzo za zaproszenie. postawy i przede wszystkim kultury, bo też to było można zauważyć. Nie zatrzymujemy, bo pędzimy na mecz. Pędzimy, lecimy na mecz, man, to nie jeszcze piłka nożna, spać nie można. To nie jest koniec tego wszystkiego. Dziękuję. Dziękujemy ślicznie.